Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję 7 monet 20-złotowych, okolicznościowo obiegowych, tak zwanych, można by było nimi płacić, ale ze względu, że one były piękne, każdy je przechowywał, a więc nakładę ich 2 miliony sztuk i prawie wszystkie się zachowały, więc wyobraźcie sobie, że ceny są potężne. 1 złoty za sztukę. Niestety, słuchajcie, tak to wygląda. Potem się dziwicie, że złotówka 90 roku kosztuje kolosalną cenę. Nikt tego nie odkładał, nikt nie chował, a teraz nie ma idealnych stanów. Natomiast te monetki, no piękne, one są przepiękne w swojej prostocie, naprawdę w wykonaniu. Będę za chwilę prezentował, zapraszam, podaję ceny. Niestety było tylko 7, szkoda, jedziemy. 25 lat RWPG, rocznik 1974, 2 miliony sztuk nakładu. Słuchajcie, w takim stanie moneta jest warta 1 zł. Mennicze kupicie natomiast za 10, 2 miliony sztuk nakładu. To powinno Wam dać do myślenia, w jakiej cenie będą 5-złotówki w przyszłości. Kolejna piękna 20-złotówka, również 2 miliony sztuk nakładu, 75 rok. Złotóweczka za zniszczoną, 7 zł kupicie w stanie menniczym, piękna moneta, piękne wzory tamtej epoki. Pierwszy Polak w kosmosie, generał Hermaszewski, nominał 20 zł, 78 rok również, 2 miliony sztuk, 8900, te końcówki są dziwne, zastanawiające. Złotówka kosztuje w stanie zniszczonym, 8-9 zł kupicie w stanie ładnym, menniczym, piękną monetę. Międzynarodowy rok dziecka, rocznik 79, 2 miliony 6700, złotówka zniszczony, za 5 zł w stanie menniczym tą piękną monetę nabędziecie. 50 lat Daru Pomorza, rok 1980, słuchajcie, 2 miliony 69 tysięcy sztuk 200, złotówka w stanie zniszczonym, za 10 zł w idealnych stadach menniczych, pięknych do zakupienia. Igrzyska 22. Olimpiady, Moskwa, 1980 rok, pamiętna olimpiada, 2 miliony sztuk, 11 700 nakładu. Te 11 700 to chyba było rozdawane dla różnego rodzaju działaczy, tak mi się wydaje, w okresie PRL-u. Jak się mylę, to mnie tu sprostujcie. Jest to niestety ostatnia moneta z kolekcji 20 złotówek okolicznościowo obiegowych. Szkoda, że nie było więcej, ale inflacja postępująca sprawiła, że zaczęto bić nominały 50-złotowe okolicznościowo obiegowe. I tutaj ta moneta, złotóweczka zniszczona w idealnym stanie. 10 zł, naprawdę błysk. One wszystkie zachowały się. Dość często wysyłacie mi zdjęcia właśnie takich monet. Maria Konopnicka, 78 rok, 2 miliony sztuk, 9800 końcóweczka. Złotówkę kosztuje taka moneta zniszczona, natomiast za 8-9 zł w stanie menniczym spokojnie nabędziecie taką monetkę. I tutaj macie awersy tych monet 20-złotowych, 7 sztuk, komplet kupicie za 21 zł, widziałem na Allegro, więc jak ktoś nie ma nic, a chce zakupić, to sobie poszukać i zakupić. 21 zł, oczywiście pewno plus przesyłka, chyba że ktoś smarta tam ma, no to dokupić do 40. Polecam w ogóle zakupy na Allegro. Z tej epoki pochodzą destrukty, tutaj końcówka blacha i to są już zupełnie inne ceny oraz są też odwrotki, wtedy ceny są dużo większe. I słuchajcie, ja Was zachęcam do zbierania monet, do kolekcjonowania, przechowywania w holderkach. Słuchajcie, zbliża się Mikołaj, Boże Narodzenie, zastanowiliście się, co już sobie kupić, bądź bliskim, bądź swoim pociechom. Ja Wam proponuję tutaj 10% zniżki na takie akcesoria. Jak widzieliście, monety idzie kupić naprawdę tanio, bo na przykład zaczynając od kompletu 20, to za 20 zł kupicie sobie na Allegro u dowolnego sprzedawcy cały komplet. Akcesoria w tym sklepie, link do niego poniżej, 10% zniżki. Zapoznać się z asortymentem, zastanowić się. Póki co ja Wam dziękuję, trzymajcie się. I do następnego i zaprawdę, za niewielkie pieniądze można uzbierać sobie komplet. Nie trzeba zbierać złotych monet srebrnych, bo nie każdy ma duży budżet. Można sobie zacząć nawet od monet obiegowych, wyszukiwać fajne roczniki. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!